Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i nawiązując od razu bezpośrednio do tematu odcinka, powiem, że w całym roku jest taki czas, który bezapelacyjnie kojarzy się z dobrą zabawą, z fajerwerkami, z brokatem i mam tutaj na myśli oczywiście Sylwestra i czas karnawału i jest mi niezmiernie miło, że właśnie dzisiaj będę mogła na te tematy porozmawiać w kontekście makijażowym, chociaż pewnie nie tylko, z moim gościem specjalnym, którym jest Paulina Krupińska. Dzień dobry. Cześć. Paulina Krupińska, modelka, dziennikarka, prezenterka, mama, żona. Tak jest. Jak ty to wszystko ogarniasz? Chcieć to móc, jak to mówią. Wiesz co, Aniu, jest tak, że kiedyś myślałam, że nie dam rady wypełniać tych wszystkich ról i się spełniać każdej z tych ról, ale jakoś daję radę. Wydaje mi się, że nawet z dobrym skutkiem. Super, no to słuchaj, dzisiaj będziemy, nie wiem czy szaleć, w każdym razie na pewno będzie klimat sylwestrowo-karnawałowy. No i pozwól, że ja zacznę już malować, a mniej więcej wiem, bo wcześniej rozmawiałyśmy, jak ten makijaż poprowadzić, ale powiedz mi w ogóle, jakie te makijaże lubisz, szczególnie na takie właśnie większe wyjścia. To będę nieoryginalna, bo jak tutaj ma być wielkie wyjście i faktycznie Sylwester rządzi się swoimi prawami, jest to taki wyjątkowy okres faktycznie w tym sezonie poświątecznym. Tak. Ja bardzo rzadko szaleję z makijażem tak naprawdę, więc tutaj oddaję się w pełni w Twoje ręce i chciałabym, żebyś pokazała mi trochę mnie w innej wersji, bo ja raczej takiego, wiesz, brokatu na oczy nie nakładam. Boję się. Znaczy ja fanką też brokatu nie jestem i z racji tego, że masz dzisiaj taki outfit bardzo konkretny, który daje taki konkretny bling, no to ten makijaż oczywiście możemy poprowadzić na wiele różnych sposobów i... Czy można z brokatem przesadzić, prawda? Oczywiście. Jeżeli się go nałoży subtelnie, to... Słuchaj, możemy się skąpać w brokacie, jeśli tylko masz takie życzenie, nie ma problemu, ale myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że dzisiaj postawimy na makijaż, który będzie bardzo elegancki, który będzie też podkreślał przede wszystkim Twoją urodę. Rzadko to robię, bo rzadko w makijażu nawiązuję do ubrania, bo jednak make-up powinien być współgrać przede wszystkim z Tobą, z tym, co lubisz i swoim typem urody, ale myślę, że dzisiaj możemy zrobić wyjątek, bo bardzo dużo osób nas pyta właśnie, jak połączyć ubranie z makijażem. I umówiłyśmy się, że stawiamy dzisiaj na oczy. Tak. Więc... Ja lubię najbardziej w make-upie stawiać na oczy. Więc zrobimy nieprzesadzony makijaż, ale jednak podkreślający, no i ten blask gdzieś tam wrzucimy, ale jak to zrobić, żeby właśnie nie przesadzić? To myślę, że to będzie temat na dzisiejszy odcinek. Co ty na to? Super. No to zaczynamy. Zgadzam się. Słuchaj, co to takiego? A, to jest puder, słuchajcie. Natomiast ja wcześniej przygotowałam już cerę. Nałożyłam na twarz Pauliny podkład marka Jacobsa, ale zrobiłam to bardzo cienką warstwą. Tutaj skóra też nie wymaga większego krycia. Nie pudrowałam, teraz tylko przepudruję delikatnie powieki, tak? Niech ta skóra, niech ten podkład sobie pracuje, a my będziemy kolejne kosmetyki ciągle dodawać. No dobra, to zaczynamy od oka. I ja, słuchaj, mam taką fajną swoją metodę. Tutaj mam też bardzo ładną paletę Zoewy. I taka w ogóle bardzo delikatna. Tak, natomiast to będzie wspaniała baza, bo zwykle jeżeli mamy pomysł, że ten makijaż będzie jednak mocniejszy niż standardowy, to czasami jest tak, że sięgamy po ten ciemny cień od i razu. Pach, walimy na oko. I tak? Potem nie da się uratować. No właśnie. A jest na to fajny sposób, fajna metoda, która pozwala wyprowadzić ten makijaż w bardzo bezpieczny, łatwy i szybki sposób. Czyli najpierw tak naprawdę, nawet beżo brązem, lekką szarością. Czyli krok po kroku, czyli zacząć tak. Od takich... Budujemy światło cień, tak jest. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Po prostu nakładamy ten cień na załamanie oka i tym samym już od razu optycznie powiększamy oko. I widzimy... Czyli ono się otwiera. Ono się otwiera. Na razie na górze, za chwilę na dole. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. I na tej bazie później po prostu dokładamy kolejne cienie. Teraz dokładnie tymi samymi cieniami dół, żeby były proporcje, żeby rzeczywiście oko było powiększone. Czyli tym samym cieniem na dole i na górze. Tak jest. To duże ułatwienie. Duże. Proste do ogarnięcia. Paletę odłożyłam na bok, teraz słuchajcie, coś, co się super sprawdzi w sytuacjach, kiedy potrzebujemy mega trwałości. Cień wodoodporny, kremowy, który palcem wklepię w powiekę ruchomo. Od razu też przyciemni mi ten makijaż, ale też sprawi, że inne cienie będą po prostu się lepiej trzymały.
A jeżeli przyjdzie mi do głowy jednak dołożyć tam jakiś brokat, to on się fajnie przyklei. Aha, czyli że się wtapiają w siebie, tak? Tak, dokładnie tak. I nakładasz to palcem z racji tego, żeby po prostu wiesz, to się lepiej połączyły te produkty? Trochę tak, mam lepszą kontrolę, bo czuję po prostu pod palcem produkt i wtapiam go w skórę, ale jest mi też chyba po prostu wygodniej. Ale fajnie też takie, to jest trochę nieregularne może i to taką, ma takie naturalne wykończenie. Zdecydowanie tak. Czy już jest efekt lekkiego przydymienia? Jest, jak najbardziej. A to zasługa wcale nie tego cienia, tylko tego pierwszego, który jakby zbudował nam właśnie światłocień w bardzo naturalny, prosty sposób. To teraz ten wodoodporny odkładam i wracam do mojej palety Basic Moment. Tutaj jest taki przepiękny, metaliczny cień, to nie jest perła, która jest... Pokaż na moim tutaj. On jest też taki bardzo subtelny, ale fajne, jednak wprowadzi takiej miękkości. Takiego błysku jeszcze. Troszeczkę, tak. Nakładam na razie palcem i oscyluję, czyli nakładam go tylko na powiekę ruchomą, żeby tego blasku nie było zbyt dużo. Żeby nie przytłoczył, tak? I... Zgadza się. Dokładnie tak. I ten sam cień wprowadzimy troszeczkę na dole oka od wewnętrznego kącika. Ale już chyba pędzeleczkiem. Pędzeleczkiem, tak jest. I dokładnie tutaj, przy wewnętrznym kąciku i mniej więcej na połowę oka. Wtedy oko będzie lepiej wykonturowane, jeżeli przy zewnętrznym kąciku zostawimy ten mat. No dobra, zdecydowałam się na czerń, ale nie w formie przyciemnienia cieniem. Nie, niech nie będzie tak klasycznie, tak standardowo. Będzie po prostu bardziej modowo. Zrobimy wersję przyciemnienia właśnie kredką. Włożymy ją w linię wodną, górną i dolną. Super. Lubię. Jakoś nie odnajduje się nigdy w tych jasnych kredkach na linii wodnej. Aha, no optycznie powiększają. Powiększają i ja mam wtedy wrażenie, że już mam tak wielkie oczy, że jakbym miała zeza. No, u Ciebie jest ten plus, że można naprawdę przy Twoim typie urody, kształcie oka zrobić praktycznie wszystko. Ale też trzeba znaleźć to, w czym się dobrze czujemy. Zamknąć. Dosłownie cienka kreska przy linii rzęs, żeby zamalować wszystkie prześwity, które zostawiłam przy cieniu. I zaraz tą kredkę rozsmużę cieniem, tak żeby było. No robisz to tak delikatnie, że nie czuję, żebyś w ogóle mi malowała. Wiesz co? Bo to jest tak naprawdę tajemnica produktu. Jest bardzo miękka kredka. Czyli bardzo miękka. Ale ona za chwilę zastyga i dopóki oczywiście jej jeszcze nie rozpracujemy, i zostaje naprawdę. I rozcierasz ją wtedy już pędzelkiem o takiej bardziej gęstej. Zaraz ci pokażę. A. On jest bardziej precyzyjny. Zależy mi na tym, żeby nie było takiej graficznej linii, tylko żeby efekt był właśnie taki bardziej rozproszony. Bardzo ważne, żeby tutaj właśnie to wszystko dobrze wprowadzić, bo to wpływa na estetykę tego makijażu. Myślę, że to jest teraz dobry moment na maskarę. No i oczywiście teraz tak, mamy opcję wodoodporną. Ale jak ładnie wygląda. No śliczna, jest Better Than Sex i mamy nową maskarę Narsa. Tą chciałam Ci dzisiaj zaproponować. Nie wiem, czy testowałaś kiedykolwiek. Nie. Bardzo fajnie pogrubia, świetnie rozdziela. No i teraz pytanie. Wolisz, żebym ja wytuszowała, czy lubisz sama? Zosia samosia w tej kwestii. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo prawdą jest to, że nikt tak dobrze nie wytuszuje nam rzęs, jak my same. No i znamy je też, już Ci daję lusterko. No dokładnie. Och, jakie piękne. Ale... Teraz staram się, słuchaj, wyglądać ładnie, bo zazwyczaj jak maluję rzęsy, to mam takie dziwne miny. To chyba każda z nas. Tak. A dolne lubię sobie tak malować pionowo. No wtedy jest zdecydowanie lepszy dostęp, prawda? Tak. Ale powiem Ci szczerze, że to pewnie też zasługa Twoich rzęs. Być może trochę maskary, ale rzęsy wyglądają obłędnie. Ja się zastanawiam, czy mamy kępki jakieś kleić. A dawaj, Sylwester to Sylwester. Kleimy. Zabieram. No dobrze, to teraz coś, na co pewnie czekałyśmy obydwie. Ten blask. Ten blask, który zapewnił cienie marka Jacobsa Sequins. I tutaj jest taki kolor, który jest czarny, ze srebrnymi drobinami. I to nie jest taki typowy brokat. To jest taka galaretka. Widać, wiesz, jak się trzyma. Tak. Taki mus galaretka. Dokładnie tak. No właśnie, ma zupełnie inną konsystencję. I dzięki temu przylepia się bez problemu do powieki. Nic się nie obsypuje. Na razie niewielką ilość dołożymy na środek powieki, tak żeby było na razie subtelnie. Jak nam się spodoba, to dorzucimy. Tak. Wow. No jest blask. I to naprawdę taki bardzo, bardzo subtelny. Chusteczka sucha, zero pyłku. Niewielka ilość na mojej palcu, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja przejdę dalej, bo wiem, że lubisz róż na policzkach.
A takie różowe, różowe. I taki mam. Ale spełnisz mam... moje marzenie. Mam do ciebie pytanie. No właśnie, co jest dla ciebie takim najważniejszym elementem w makijażu? Dlatego, że ja dzisiaj przygotowałam dla ciebie róż, rozświetlacz, ale bez konturowania, bez bronzera. Nie lubię konturowania zbytnio. Ja jakby nie jestem fanką tej mody, która taka jest teraz po prostu, jest szał na nią, wielkie boom. Dlatego, że chciałabym, żeby właśnie bardziej moja uroda została wydobyta właśnie poprzez róż, rozświetlenie, a nie do końca przemieniane są rysy twarzy. A zazwyczaj konturowanie sprawia, że nagle nos masz dwa razy węższy. Nie. Jakoś wolę właśnie takie subtelne podkreślenie w postaci rozświetlenia i różu. No to super. A ty właśnie trafiłaś z moim ulubionym kolorem. Tak? Mhm. A powiem ci, bo znowu cię pewnie zaskoczę, to nie jest róż, to jest cień do powiek. Aha, który sobie wykorzystujesz na róż. Tak, często go używam właśnie jako róż do policzków, jest ultra lekki. To jest marka Shiseido. Świetnie się sprawdza też jako doklepanie na usta, żeby jak najszybciej zrobić taki bardzo naturalny właśnie różowy efekt. Czyli jest totalnie takim wielofunkcyjnym kosmetykiem. Zdecydowanie tak. No i tak, nie przypudrowało policzków, dlatego że zwykle takie kremowe konsystencje świetnie się sprawdzają, jeżeli są nałożone na kremowe i dajemy go właśnie na środek policzka. No wtedy wygląda. Dziękuję, ułatwiasz mi. No ale wtedy właśnie ten róż nałożony na środek jest najbardziej naturalny, bo tam też naturalny rumieniec powstaje. Ja nałożę tego różu troszeczkę więcej, bo on za chwilę, za 10 minut po prostu utleni się zdecydowanie jakoś, tak? I wejdzie w skórę i ten kolor będzie delikatniejszy, więc nie bójmy się tego, tej pierwszej warstwy. Oczywiście też nie bez przesady. A nakładasz róż na przykład też na czoło? Nie. A właśnie. A tak. To nowość. To odrobinkę też, żeby ujednolicić. Tutaj nie można przesadzić oczywiście. Ja więc... troszkę bronzera na czoło, aha, ale to róż to jest dla mnie, wiesz, zaskoczenie. To jest takie ożywienie skóry. Jeżeli... Tam też jest czerwona czasem, prawda? Tak, zdecydowanie. Mhm. Jeżeli nałożysz trochę też na skronie, to gdzieś tam można już mówić o drapingu, takiej bardzo sławnej metodzie modelowania twarzy różem, ale zdecydowanie wygląda na zdrowszą, bardziej promienną, no i scala się to wszystko, komponuje ładnie w całości. Po różu rozświetlacz i mam dla ciebie dzisiaj coś wyjątkowego, dlatego że jeszcze właściwie gorący produkt, bo gorąca nowość, Nabla, już dostępna jest na naszym sklepie internetowym, więc spokojnie możecie już ją kupić. I to jest taki rozświetlacz holograficzny trochę, on będzie podkreślał tą nutę różu i będzie też opalizował właśnie na róż, przez co ten blask będzie jeszcze bardziej świeży. Nałożymy. Wygląda ładnie bardzo. Na szczyt policzka. I pojedziemy aż do skroni. No, jest przepiękny. Jest obłędny i oczywiście można też go zastosować wielofunkcyjnie. Można go nałożyć na oko, można go nałożyć na uszy, na dekolt, na ciało. Kącik, to jest znaczy na bliska. Dokładnie tak. Możemy go jeszcze trochę dać, wewnętrzny kącik oka. Będzie wyglądał fajnie. No właśnie, jak wygląda robienie makijażu przy dwójce maluchów? Szybko. Więc coś, co mogę nałożyć na policzki, na usta i na powiekę, aha, jest dla mnie idealne. Jeszcze jakby wiesz, znaczy, najdłużej tuszuję rzęsy. Wydaje mi się, że rzęsy tuszuję dłużej niż robię cały makijaż, łącznie z podkładem, z podkreśleniem brwi. Ale mi sobie wystarczy wytuszować rzęsy, już masz makijaż gotowy. Ale mnie chwali. Prawdę mówię. Tak, ale robię to bardzo szybko, no chyba, że jest wielkie wyjście, no to wtedy już staram się robić to u profesjonalisty i zdaję się na ich jakby talent i fach. I faktycznie już, no wtedy ten make-up mam robiony około godziny. Okej. No dobra, a brwi jak zwykle podkreślasz? Bo ja mam tutaj dla ciebie taką paletę. Słuchaj, właśnie to jest tak, to zależy, co mi wpadnie w ręce, bo wiesz, współpracuję też właśnie z Sephorą i często mam możliwość przetestowania jakichś różnych nowości. I kiedyś byłam zakochana w tych wszystkich takich szczotkach, takich, które się wiesz, na przykład te bez benefitu były, tak? Do podkreślania brwi. A teraz właśnie lubię takie pomady albo cieniem malować, bo dla mnie jest to bardziej precyzyjne i faktycznie te wszystkie, do wszystkich zakamarków można sobie... dotrzeć po tak, prostu. Tak, dokładnie. I wtedy jest precyzyjniej te brwi są wymalowane. Ja mam dosyć gęste w miarę brwi i jak sobie właśnie pędzelkiem je wymaluję, no to wyglądają to już naprawdę tak wow, jakby to profesjonalista robi. Ja też używam cieni, bo chciałam ci zaproponować, ale też wcześniej zapytać cię, co ty na to, żeby uzupełnieniem tego makijażu, szczególnie oka, w kontekście brwi, nie były taka mega instagramowe te brwi, takie totalnie wyrysowane, tylko właśnie wypełnione, podkreślone, wyczesane i to jest full opcja. Zgadzam się, lubię tak najbardziej. O, to super, cieszę się, bo gdzieś tam czuję, że jest jakiś taki kanon, taka teoretyczna zasada. W ogóle coraz bardziej naturalność jest passé
I ja nad tym ubolewam, wiesz, znaczy sama się czasem łapię, że na wielkie wyjścia faktycznie mam ten make-up przerysowany, bo ścianka rządzi się swoimi prawami, jak nagle 50 fleszy wali ci po oczach, to ten make-up, który masz wrażenie, że jest tak mocny i masz tak wyrysowane brwi, nagle znika. Tak, tak. Ale na co dzień nie kierowałabym się tymi instagramowymi makijażami, bo one totalnie się nie sprawdzają. Mhm. No, jakbym miała wyjść taka zmalowana na ulicy, to chyba sama bym się przestraszyła. Więc nie, nie, nie. Raczej jestem za tym, żeby podkreślać, wypełnić coś, gdzie tam są jakieś właśnie prześwity, jeżeli chodzi akurat o brwi, niż po prostu namalowanie kreski, tak jak to wygląda markerem, flamastrem u niektórych kobiet. Jest to dla mnie brzydkie, po prostu brzydkie. Pytam też pod tym kątem, dlatego że do nas, na naszego bloga, na YouTube'a bardzo dużo osób pisze, kobiety dojrzałe, młode dziewczyny, które dopiero zaczynają ze swoją przygodę z makijażem. No i właśnie, pytają nas często, czy to tak musi być, czy to gdzieś w tym całym świecie zatracają to poczucie. Nie musi tak być, dziewczyny, nie musi tak być. To poczucie, że naturalne też jest fajne, wystarczy tylko niewielka korekta, tak, żeby rzeczywiście móc fajnie wyglądać. Podkreślić swój naturalny kształt, bo matka natura jest najlepsza. Umówmy się, jeżeli chodzi nawet o kolor włosów, o kolor brwi, jaki mamy, tak? Tak. I powinniśmy to podkreślać, wydobywać, wtedy nasza uroda wygląda najlepiej. Zdecydowanie tak. No dobra. Jeszcze żel, żeby... A, czyli na ułożenie, żeby je okiełznać. Okiełznać. No dobrze, zostały nam już tylko usta. I co ty na to, żebyśmy dzisiaj postawiły na tą, no powiedzmy, trochę zasadę. Mocne oko, jasne usta, chociaż nie musi tak absolutnie być. Ale ja lubię tę zasadę. Lubisz. Tak. Super, a ja dla ciebie przygotowałam też bardzo ładny kolor. I to też jest Nabla. I to jest też ta kolekcja świąteczna. I to jest też chyba takie w kolorze trochę zbliżonym do mojego koloru. Tak, właśnie chodzi o to, żeby tylko podkreślić i jakby nadać tej takiej naturalności, subtelności, no jeszcze wybić tą szarość, bo sama szarość byłaby zbyt smutna. Jak dodamy tutaj trochę różu, to będzie super świeżo. Nakładasz sobie na rękę, czy tam... Wiesz co, nakładam na rękę. Chcę zobaczyć najpierw, jak ten kolor będzie korespondował z twoją czerwienią wargową, bo jak mi niedawno powiedziałaś, no dosyć ciemne masz usta, naturalnie. Ale myślę, że kolor będzie idealny. Że się wtopi wszystko. Tak. Teraz konturówka. Ja robię odwrotnie. Nie no, kolor jest przepiękny. Już się nie mogę doczekać, kiedy dam ci lusterko. Ale jeszcze trochę musisz poczekać, bo jeszcze dokończymy usta, ostatnie poprawki. I to będzie ten moment. No dobrze, jesteśmy już prawie na samym końcu. Ja na sam koniec zostawiam właśnie pudrowanie twarzy. Nie wiem jak ty, ale ja nie nakładam dużo pudru. Ja też nie lubię. No to świetnie, bo mam dla ciebie też bardzo fajny produkt. Pokazuję to każdemu. Magic. To jest, słuchaj, puder. Trochę właśnie magiczny, już pomijając fakt, że rzeczywiście tutaj co jest magnetyczny pędzelek. O, znaczy, jaki pędzelek maciutki. Jest oczywiście z włosia. Ale wiesz, co jest super, że to mieści się do torebki. No właśnie. Jedno z drugim zawsze jest Bo zazwyczaj po prostu jak masz taką małą torebeczkę, to pędzelek ci wystaje, nie? Tutaj nie ma tego problemu. Natomiast co jest fajne, ten puder ja lubię szczególnie za to. Punktowo się nakłada, tak? Punktowo, w strefie T. Zresztą tak Rihanna też radzi. Natomiast fajne jest to, że to nie jest taki puder do bakingu, taki mocny. To jest puder bardzo leciutki. Możesz nim w ciągu dnia robić naprawdę kilkanaście. I nie czujesz, że masz to tyle warstw. Dokładnie tak. I on tylko pochłania to sebum, lekko matowi skórę, chociaż ten blask też jest widoczny. On nie robi takiej przysłowiowej suchej tapety, tylko właśnie pochłania tyle, ile potrzeba. I ale masz... magic. No, magic. Ja to Więc tylko w środkowej części lekko zmatowiłam skórę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie zapomniałam, którą zwykle na koniec zostawiamy. Rozświetlasz albo rozświetlają ci zwykle ciało, bo to jest bardzo ważny element. No tak, cold, tak, jak jest coś osłonięte, no bo wtedy to ładnie ta skóra zdrowiej wygląda. Fenty Beauty ma specjalny pędzel. Jest różnica, prawda? No właśnie. Więc to jest jeden. Możesz całe ciało? Bardzo cię proszę, ale jeszcze jest drugi, słuchajcie. Beka też ma pędzel, to on jest specjalny pędzel, on będzie pewnie lepszy do rąk nóg, albo do nóg, tak? Jest bardzo fajny, bardzo miły. Też mi rusi, ale Rihanna wygrywa. Dlatego ją dokończymy. Ja myślę, że ten róż cię po prostu tutaj przekonał też. Ale jest naprawdę nie, boski. Nie, no jest po prostu w dotyku najlepsze do znania. Tak, to już jest ten moment. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, jak spodoba się Paulinie makijaż, który jest bez mocno kryjącego podkładu, bez tony sztucznych rzęs, bez konturowania i bez instagramowych brwi.
Czy to ma szansę się podobać? Czy to ma szansę się obronić? No ma, wiesz co? No. Wbrew pozorom muszę ci powiedzieć, że myślałam, że będzie dużo ciemniej. Aha. Ale ten róż na policzkach i róż na ustach daje taką dziewczęcość. Mhm. I mam nadzieję, że państwo też to widzą, ale no... Widzisz, tak jak zawsze boję się brokatu i takiego bardzo świetlistego, bardzo oka, no to tutaj jakby to się wszystko ładnie łączy. A powiedz, jak ci się ten makijaż zestawił właśnie z sukienką? Super, no nie jest to przerysowane, nie jest to tak mocne, że wyglądam jak taka, wiesz, zmalowana po prostu maska. To jakby to jest bardzo, bardzo, bardzo spójne i... Nie, dobra, już nie chcę się patrzeć tak do lusterka, ale podoba mi się, Aniu, bardzo i w takim razie chciałabym mieć Sylwester każdego dnia. Bardzo mi miło. Słuchajcie, już wiem, że Paulinie ten makijaż się podoba. Jestem ciekawa, co wy o nim myślicie, ale też dajcie koniecznie znać, jak wy właśnie kreujecie swoje makijaże sylwestrowe, karnawałowe, albo być może co jeszcze byście chcieli zobaczyć, żebyśmy my zaproponowali wam w formie chociażby makijażu na imprezę. Paulina, bardzo ci dziękuję, że byłaś z nami. To była wielka przyjemność. Dziękuję. Teraz muszę to powtórzyć za parę dni. Dokładnie, dzięki.